Cześć, Majeczko, jestem Terins, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak już czas temu dałem wam ankietę z pytaniem, czy chcielibyście zobaczyć reakcję, moją reakcję na nową piosenkę kamerzysty Titanic. Chcieliście, a więc dobra, nie ma problemu, robimy. Jeszcze przed tym chciałem wam podziękować za to, co zrobiliście tydzień temu, ponieważ w 6 godzin wbiliście 500 wyświetleń oraz 150 łapek i to jest chyba rekord na moim kanale. Teraz już troszkę więcej, a więc dobra, przechodzimy do oglądania. A więc lecimy. To nie ma teledysku, myślałem, że teledysk będzie, ale dobra. Beat teraz taki fajny, powolny, taki relaksacyjny, jakby to można powiedzieć. Refren już słyszałem właśnie na zapowiedzi i powiem wam, że mega wpada w ucho. Mi się refren bardzo podoba, zobaczymy jak cała reszta piosenki, bo refren jest naprawdę fajny. Ogólnie cały ten obrazek jest fajny, takie ocean, czy to morze jest, nie wiem, ptaki. Koszmar z tobą spełniam wszystkie sny. Kiedyś na policzkę łzy, nie pozwolę płakać ci. Zwieź tu ze mną parę Rzym, teraz się nie liczy. On chyba śpiewał śpiewał swojej dziewczynie. A po coś. Tonęliśmy jak Titanic, żeby razem w niebie żyły odejdziemy. Mała, popatrz prosto w oczy mi. Amor strzelił w moje serce tak jak serią karabin. Daj mi kilka chwil, tylko kilka chwil, żebym zmienił jak reżyser twoje. Ale nie no, tekst jest naprawdę bardzo fajny. W ogóle widać duży progres między poprzednią piosenką, czyli Piękna i Bestia, a tą. Już do końca dni to jesteśmy tylko my, nie rozdzieli nas już nic. Znów znosimy toast, oni tworzą plotki o nas, a to nieprzelotny romans. Jesteś jak najlepszy towar, bo odurzasz mnie tak mocno, tylko ciebie chcę próbować. Kiedy odejdziemy, jesteś tylko ty i nie liczy się już nic. A kiedy odejdziemy, nie zostanie po nas. O, ten efekt też jest fajny, takie przytłumienie jakby. No bo jesteś tylko ty i nie liczy się już nic. O, nowa piosenka. Jakkolwiek będzie zimno ci, zrobię z hajsu to ognisko i ogrzeję ciebie nim. Wiesz, te szare bloki nauczyły nas tu żyć. Kiedyś nie mieliśmy nic, teraz zrobiliśmy. Szare bloki też będzie fajne. Jak słyszę zapowiedź, to czekam. Czekam. A więc dobra, mordeczki, co sądzę o tej piosence? Po pierwsze, jest to totalnie inny klimat niż ta poprzednia. Tutaj jest to jak bardziej ballada napisana dla dziewczyny, tam było bardziej energicznie, tak inaczej po prostu. Słuchajcie, że kamerzysta umie to robić, on się bawi tą piosenką, to nie jest tak jak inni niektórzy youtuberzy, którzy robią piosenkę tylko żeby zbić wyświetlenia, on to robi z przyjemności i fajnie mu to naprawdę wychodzi. Mi się ta piosenka dużo bardziej podoba niż tamta, ale to jest tylko moja opinia, napiszcie jak wam się podoba, która wam się podoba, czy Titanic, czy Piękna i Bestia, bo mi się podobają obie bardzo, ale Titanic jednak bardziej. Ja no po prostu, kamerzysta, rób to, co robisz dalej, bo to jest świetne. A więc mordeczki, to było na tyle. Jeśli wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeśli jesteście nowi, to możecie zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia. To tyle ode mnie, do następnego filmu, cześć.